wody. A ty nie, no to co? Nie mówi. To jest takie, co mówi. Tam jest to udarne. To jest to, co mówi. To kurwa, to mówi, jak kurwa. Zamykaj! Brawo, 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 Dobry, 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 d
Dawaj! Cofaj się, cofaj! Co? Chcesz ci wrzucić? Bardzo ładna, szybka, gra była piękna, świetno, nie wiem, Mlekowita, bardzo ładnie grał. W 15 minucie no, bramkę strzelona, a jeszcze wcześniej była bardzo ładna akcja, to 20 cm od słupka. I później druga akcja też tak przy słupku była. Przy słupku. I trzecia już ładna. A Świtnowidwór nie oddał w ogóle żadnego strzału, nie. No, po przerwie się wyrównał. Po przerwie, po przerwie tak, dopiero zaczęła się robota ze Ale świtem. Tak to była piękna gra. Gra była. Bardzo szybka gra. Mlekowite była piękna gra. Piękna gra była Mlekowite. Wyrównał. Tak. Tak. Nie, ja to właśnie nie. A świt to słabo, tylko ten Murzynek bardzo faulował. No właśnie tego jednego, co go znieśli, to czwarty raz go faulował. Nie dał mu rady. Bo tamten był szybki. Trzeci to sporo pędzi. Bardzo Mlekowita miała bardzo wyrównany zespół. Obrońcy bardzo chodzili dobrze i wysocy. Mecz był świetny. To pomysł z meczu. I pan Citko, Marek Citko był zadowolony. Zadowolony był. Tyle kubiców. Ja mówię mu, że żeby było to po południu, to by był cały stadion. Bo ludzie... I więcej mogłoby być takich sparingów na terenie tego, jak to się w Małpinii. No, mogłoby. Przed tym, żeby to było rozgrywane. No to byśmy się po prostu, jest na co popatrzyć. No jasne, no nasza jest. Drużyna miałaby teorię. No, no może by się nauczyli, kurczę, tam wiesz. No, to było od piękne. Nich się nauczyli trochę chłopaki nasze. Te, co grają nasi, co nie? Grają. To by się może trochę, wiesz.